W naszych głowach został bardzo głęboko zakorzeniony mit, jakoby to chrześcijańscy, chadeccy politycy byli ojcami Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie. To niestety nieprawda, ponieważ w Europie Zachodniej zostali już dawno zmarginalizowani na rzecz działaczy i aktywistów o zdecydowanie i jednoznacznie lewicowym charakterze, lewicowym pochodzeniu. W oficjalnym dokumencie Komisji Europejskiej z 2017 roku, podpisanym przez ówczesnego przewodniczącego tej instytucji, czyli Jean-Claude Junckera, znajdziemy zapisane czarno na białym dalsze plany integracji europejskiej. W Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy, bo o tej publikacji mówimy, zarówno we wstępie, jak i w zakończeniu autorzy powołują się na postać Altiero Spinelliego i jego manifest Zwentotene z 1941 roku. Spinelli napisał go razem z Ernesto Rossim, innym działaczem, gdy obaj przebywali w więzieniu na wyspie Ventotene w czasie reżimu faszystowskiego. Co ciekawe, w tej publikacji autorzy, czyli ci brukselscy dygnitarze, nie powołują się na Schumana czy Adenauera, a właśnie na Spinelliego. I na czym polega problem? Już wyjaśniam. Spinelli był marksistą, członkiem Komunistycznej Partii Włoch, wyrzuconym z ugrupowania za trockistowskie odchylenie, czyli w skrócie mówiąc za radykalizm. W tej publikacji Białej Księdze mowa jest o naszych przodkach, którzy podczas pobytu w więzieniu na tej tytułowej włoskiej wyspie nakreślili program zjednoczenia Europy. Jak wspomniałem, Spinelli był komunistą i to komunistą radykalnym. Program, na który powołują się obecni rządzący w Brukseli, jest programem stworzenia Europy Zjednoczonej, zgadza się, ale zjednoczonej pod butem partii komunistycznej. Jest to program stworzenia państwa komunistycznego, ale w Europie Zachodniej. Mówimy o superpaństwie, w którym nie ma granic, osobnych walut i krajowych armii. Krótko mówiąc, jest to wizja Europy, w której rządzi lewicowa, biurokratyczna partia, w której nie ma państw narodowych, tylko są landy podporządkowane decyzjom i dyrektywom płynącym z Brukseli, na podobnej zasadzie jak w Związku Sowieckim, jak w Bloku Wschodnim, wszystko było podporządkowane temu, co wychodziło z Moskwy. Jeszcze parę lat temu nikt w Polsce o Spinellim nie słyszał. Na szczęście zmieniło się to w dużej mierze dzięki publikacjom i filmom takiego publicysty Krzysztofa Karonia, do którego oczywiście odsyłam. Natomiast jeżeli chodzi o takie publikacje bardziej zwarte, bardziej naukowe, to można pochylić się nad pracą przygotowaną przez Instytut Prawny Ordo Iuris. W 2019 roku tenże instytut wraz z Ośrodkiem Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych imienia Hipolita Cegielskiego przygotował szczegółowe opracowanie dotyczące manifestu Zwentotene i całej przyszłości integracji europejskiej. Praca powstała na zlecenie ówczesnego europosła do Parlamentu Europejskiego, Dobromira Sośnierza. Jednym z autorów jest dr Filip Ludwin, doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki, który specjalizuje się m.in. w historii myśli politycznej. W rozdziale Komentarz – Doktrynalne uwarunkowania manifestu Zwentotene przeanalizował treść dokumentu, który unijni włodarze uczynili drogowskazem europejskiej integracji. Jego zdaniem nie ma wątpliwości co do tego, że autorzy przedstawili koncepcję przyszłości Europy utrzymaną w duchu marksizmu rewolucyjnego. I tutaj cytat. Próbując umiejscowić na doktrynalnej mapie idei politycznych federalistyczną koncepcję wyłaniającą się z manifestu Zwentotene, należy wskazać w pierwszej kolejności na wyraźnie w niej widoczne wpływy marksizmu rewolucyjnego. Cała treść manifestu bowiem przepełniona jest pesymistyczną konstatacją
niemożliwości spontanicznego i oddolnego przeobrażenia społeczno-politycznej rzeczywistości europejskiej. Nowoczesność, mimo że podniosła i w swoim początkowym okresie zrealizowała postulaty formalnej równości, demokratyzacji czy postępu nauki, ostatecznie nie jest w stanie przełamać oporu sił reakcyjnych i zawodzi pokładane w niej oczekiwania, czytamy w opracowaniu. Co istotne, na stronach manifestu zapisano również strategię, która miałaby pozwolić na urzeczywistnienie tej wizji. W opinii badacza Spinelli jest świadomy tego, że rewolucje mogą przeprowadzić wyłącznie zawodowcy, sterujący odgórnie całym procesem. Chodzi o zdeterminowane kadry, które przywodzą na myśl koncepcję leninowskiej partii awangardowej. Ponownie cytat. Historia sama z siebie nie potrafi doprowadzić ludzkości do stanu pełnej emancypacji i faktycznej, a nie tylko formalnej wolności. Nie ma co liczyć na to, aby rewolucja europejska, likwidująca główną przyczynę zła społecznego, czyli państwo narodowe, urzeczywistniła się w wyniku samorzutnych działań jednostek nawet w tak szczególnych warunkach, jakie zapanują po zakończeniu II wojny światowej. Stąd konieczną jest zorganizowana akcja zdyscyplinowanej partii rewolucyjnej, która przemian tych dokona i przy tym jednocześnie przekona ludzkość o ich zasadności. Wszystko to jednoznacznie zaświadcza, że Spinelli i Rossi, tak jak i rewolucyjni marksiści, uznają, że procesom historycznym w urzeczywistnieniu postępu ku wolności należy dopomóc zorganizowaną akcją działań odgórnych, a dokonać tego ma, dążąca do federalizacji, Europejska Partia Rewolucyjna, wyraźnie stylizowana na leninowskiej koncepcji partii awangardy, partii zakonu, twierdzi dr Ludwin. Wyglądając wprost, najbardziej uświadomiony aktyw partyjny konsekwentnie realizuje swój program, nie bacząc na chwilowe wahania wśród mas. Jak pisał Karl Marx, to właśnie komuniści w teorii wyprzedzają pozostałą masę proletariatu zrozumieniem warunków, przebiegu i ogólnych wyników ruchu proletariackiego. Nic dodać, nic ująć. Europejskie społeczeństwa tak czy inaczej mają podporządkować się woli brukselskich dygnitarzy, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, jak zbudować nowy, wspaniały świat. Nie obywatele, tylko właśnie decydenci. Teraz troszeczkę historii, aby uporządkować cały przebieg kariery i dokonań Spinelliego. W 1943 roku Spinelli powołał Europejski Ruch Federalistyczny, który działał na rzecz integracji europejskiej i zlikwidowania państw narodowych. Natomiast w 1946 roku założył Unię Europejskich Federalistów. W 1970 roku został członkiem Komisji Europejskiej i sprawował to stanowisko do 1976 roku, czyli przez 6 lat. W 1979 roku natomiast wystartował jako kandydat niezależny do Parlamentu Europejskiego na liście włoskiej partii komunistycznej. Jak widać więc, nie odciął się od swoich powiązań z czasów II wojny światowej. Wraz z innymi politykami podzielającymi jego wizję utworzył w 1980 roku tzw. Klub Krokodyla, który zajmował się opracowywaniem Konstytucji Europejskiej. Nazwa wzięła się od restauracji, w której miały miejsce spotkania tych działaczy zainteresowanych właśnie wizją integracji europejskiej w duchu komunistycznym. W 1984 roku Spinelli przedstawił w Parlamencie Europejskim Draft Treaty Establishing a European Union, czyli tzw. plan Spinelliego, który zakładał utworzenie Unii Europejskiej. Projekt został przyjęty przez europosłów, ale wszystkie państwa członkowskie nie wyraziły zgody na jego wdrożenie w życie. W związku z tym Spinelli wybrał wtedy metodę małych kroków. W 1986 roku, po 2 latach, kraje członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli EWG,
podpisały jednolity akt europejski, czyli umowę międzynarodową, która zmodyfikowała słynne traktaty rzymskie z 1957 roku. Dotychczas nieformalna europejska współpraca polityczna uzyskała prawną podstawę funkcjonowania, co poskutkowało zacieśnieniem wspólnej polityki zagranicznej krajów członkowskich. W 1992 roku został podpisany traktat z Maastricht, czyli traktat o Unii Europejskiej, który nieformalnie ustanowił ramy Unii Europejskiej. EWG została przekształcona we Wspólnotę Europejską. Pozostałe filary, które wtedy utworzono na podstawie traktatu, to współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych oraz wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Umowa zaczęła działać od 1993 roku. Innymi słowy, a to bardzo warto podkreślić, my jako Polska nie wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ale do Wspólnoty Europejskiej. Jest to bardzo ważne rozróżnienie. Można mówić o tym, że czepiamy się słówek, że słowa nie są ważne, te określenia, ale jednak fakt faktem wchodziliśmy do Wspólnoty Europejskiej, nie zaś do Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, ponieważ zaraz to będzie bardzo istotne. W 2007 roku kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej podpisały Traktat Lizboński, który wszedł w życie w 2009 roku. Zniósł on dotychczasowe trzy filary, które wymieniłem, i utworzył jednolitą Unię Europejską. W dalszym ciągu jest to organizacja międzynarodowa, która zrzesza formalnie suwerenne państwa. W dalszym ciągu nie powstała jednolita konstytucja europejska dla wszystkich krajów, chociaż były już podejmowane próby w tym kierunku. To się jednak nie udało. W tym momencie jesteśmy w ramach Unii Europejskiej, która konstytucji nie posiada, chociaż coraz częściej się o tym mówi i oczywiście próby nie zostały zaniechane. Od 2010 roku w Parlamencie Europejskim działa tak zwana Grupa Spinelli, która zrzesza ponad 100 europosłów. Główny budynek Parlamentu Europejskiego nosi imię Spinelliego. Po wejściu do gmachu widzimy kartonową podobiznę polityka, który wita wszystkich odwiedzających. Doskonale o tym wiem, ponieważ gdy byłem w Parlamencie Europejskim na wycieczce dziennikarskiej, właśnie wszystko to zaobserwowałem i widziałem na własne oczy. Byłem co prawda w szoku, ale po czasie zrozumiałem, że po prostu w Polsce jesteśmy niedoinformowani i nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo europejski nurt polityczny, jak główny nurt polityczny w Europie, został zdominowany przez myślenie lewicowe, a wręcz skrajnie lewicowe. Tam Spinelli jest patronem integracji, nie chadeccy politycy, tak jakbyśmy chcieli sobie wyobrażać, czyli wspomniani Schuman czy Adenauer. Jest to zupełnie inna optyka, której nie rozumiemy, ale którą powinniśmy sobie uświadomić. W 2016 roku najważniejsi europejscy przywódcy, a mianowicie kanclerz Angela Merkel, prezydent Francji François Hollande i premier Włoch Matteo Renzi, złożyli kwiaty na grobie Spinelliego na wyspie Ventotene, czyli tam, gdzie przebywał w więzieniu w czasie wojny. Merkel stwierdziła wtedy, że wiemy, skąd wzięła się Unia Europejska. I w zasadzie miała rację. Projekt superpaństwa zarządzanego z Brukseli jest konsekwentnie realizowany od kilkudziesięciu lat. Najważniejszym celem, który pozwoli na jego realizację, jest pozbawienie państw członkowskich Unii Europejskiej suwerenności. Jak wspominał Spinelli w swoich pismach, największy problem, największa bolączka to państwa narodowe. Państwa, które są samodzielne, autonomiczne i działają w sposób suwerenny, samodzielnie podejmują decyzje i nie baczą na to, co powie Bruksela, co powie zagranica. Konstytucja, własny przemysł, narodowa armia, waluta, kontrola nad granicami. Wszystko to musi zostać usunięte, aby kraje europejskie stały się landami podporządkowanymi decyzjom biurokratów.
Zauważmy, że wszystko to obecnie władze Unii próbują nam odebrać, podobnie jak innym krajom, choćby Europy Wschodniej. Niekończący się bój o tak zwaną praworządność nie jest przypadkiem, a właśnie próbą urzeczywistnienia tej polityki. Podobnie to wygląda z tym, że rzekomo nie możemy samodzielnie stworzyć systemu sądownictwa, że na polecenie biurokratów należy zamykać kopalnie, że należy respektować postanowienia TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wszystkie te sytuacje, wszystkie te okoliczności wskazują na to, że coraz więcej decyzji nie możemy podejmować samodzielnie, tylko właśnie musimy czekać na to, co powiedzą decydenci, co powie ta tak zwana góra, prawda? To pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od ośrodków zewnętrznych. Warto również wspomnieć na zakończenie o koncepcji, która wytycza unijnym krajom ścieżkę ekologii i tak zwanego zrównoważonego rozwoju. Wszystko za sprawą nadchodzącej katastrofy związanej z globalnym ociepleniem i zniszczeniem środowiska naturalnego. Z pewnością nie można zaprzeczyć, że rozwój przemysłu wpłynął na klimat, jednak w narracji lewicowej ludzie coraz częściej jawią się jako rak toczący tę planetę, a jak Państwo wiedzą, w domyśle raka się leczy. Unia Europejska głosami swoich najważniejszych przedstawicieli prze do osiągnięcia w 2050 roku tzw. neutralności klimatycznej. Chodzi o wypracowanie równowagi między emisją CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery. Na celownik idą więc przemysł, energetyka oraz transport. Problem w tym, że na forsowanie podobnych pomysłów pozwala skala importu do Europy. W brytyjskim piśmie Nature został opublikowany ciekawy artykuł, który odnosi się krytycznie względem planów Brukseli. Zacytujmy tutaj fragment. Efektem dążenia Unii Europejskiej do osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu może być przeniesienie ich emisji gazów cieplarnianych do innych państw bez faktycznej zmiany ogólnoświatowego bilansu. Czytamy w opracowaniu przygotowanym przez naukowców z niemieckiej politechniki Karlsruhe Institute of Technology. Nowe światło na sprawę rzucają również analizy ekspertów z Uniwersytetu Michigan, którzy w fachowym piśmie Nature Sustainability wskazali na zjawisko przenoszenia ciężaru emisji CO2 do krajów trzeciego świata. Otóż w latach 1990-2008 państwa wysoko rozwinięte zmniejszyły swoje emisje dwutlenku węgla o 16 gigaton, ale w tym samym czasie państwa rozwijające się podwoiły własną emisję. Skoro udział naszego kontynentu w globalnej emisji dwutlenku węgla jest stosunkowo niewielki, 9,4% w 2018 roku według Global Carbon Atlas, to czy istnieje sens w szczególnym naciskaniu na kraje pokroju Polski? Zapomina się lub celowo przemilcza fakt, że największy procentowy udział w emisji globalnej CO2 mają Chiny i Indie, 34,8%. Rodzi się w tym momencie pytanie, czy za szlachetnymi hasłami europejskich włodarzy nie kryją się przypadkiem przesłanki ekonomiczne i polityczne? Dbałość o przyrodę i stan powietrza można uznać bardziej za ideologiczne uzasadnienie, a nie realny powód. Wymuszanie drastycznych reform na małych graczach pokroju Polski nie przyniesie spektakularnych efektów. Prawdziwe rozwiązanie problemu musiałoby wiązać się ze zmianami w sektorze przemysłowym i energetycznym, ale w krajach trzeciego świata, które Europa na przestrzeni kilkudziesięciu lat uczyniła zapleczem taniej siły roboczej oraz wielką halą produkcyjną. Szczegółowy problem w ramach tego zagadnienia dotyczy dekarbonizacji transportu kołowego. Trzeba wspomnieć o ciągle podwyższanych normach emisyjnych, które i tak są już najbardziej rygorystyczne na świecie. Nadchodząca norma Euro 7 w opinii wielu ekspertów może oznaczać de facto zakaz samochodów z silnikami spalinowymi od 2025 roku. To też jest bardzo silne uderzenie w przemysł motoryzacyjny, który w Polsce bardzo dobrze się trzyma i wciąż się rozwija.
Przypomnijmy, że od wielu lat trwa ogromna batalia o energetykę węglową, która de facto stanowi jeden z komponentów naszej suwerenności. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Unia Europejska od dłuższego czasu konsekwentnie dąży do przemiany w tzw. superpaństwo, z decydującą rolą kierowniczą brukselskiego aparatu urzędniczego, można wyciągnąć pewne wnioski. Zasadnym staje się twierdzenie, że narracja o nadchodzącej katastrofie ekologicznej może służyć do wywierania presji na państwa, które wciąż bronią się przed ściślejszą integracją. Dekarbonizacja gospodarek, chociaż ma ratować przed zagładą, uzależni słabsze kraje od centrali poprzez odebranie im możliwości korzystania z własnych zasobów energetycznych. Kwestie energetyczne, o których wspomniałem, ale też właśnie prawne, sądownicze, generalnie polityczne, wszystkie one tak naprawdę, można powiedzieć, korzystają z pięknych haseł, powołują się na szlachetne założenie, na szlachetne cele, ale w ostateczności sprowadzają się do tego, aby zrealizować konkretny interes brukselskich decydentów, którzy, przypomnijmy raz jeszcze, podkreślmy to, dążą do stworzenia superpaństwa, w którym będą mogli rządzić nie krajami członkowskimi, a eurolandami, nie mającymi własnej waluty, własnej armii, własnej konstytucji, czyli całkowicie podporządkowanymi temu, co ci właśnie biurokraci wymyślą, co w swoich dyrektywach zapiszą. Podkreślam to dlatego, abyśmy nie przywiązywali tak dużej wagi do tych ideologicznych uzasadnień, tych usprawiedliwień, które mają dotykać emocji, ale właśnie żebyśmy umieli spojrzeć na to, w czyim interesie jest to robione, kto na tym konkretnie korzysta. Bo oczywiście można w imię ochrony klimatu pozbyć się energetyki opartej o węgiel w naszym kraju, gdy jednocześnie Nord Stream 2 jest właśnie finalizowany i ponad naszymi głowami realizuje się piękny interes ekonomiczny i geopolityczny Niemiec i Rosji. Podsumowując, Unia Europejska jest projektem od podstaw stworzonym w celu zlikwidowania państw narodowych i uzależnienia krajów członkowskich od centrali. Taki jest nieuchronny finał tego nieszczęsnego projektu i powinniśmy to sobie uświadomić, abyśmy jako Polska nie skończyli wkrótce jako jeden z eurolandów w tym nadchodzącym superpaństwie, w którym oczywiście nie będziemy mieli zbyt wiele do powiedzenia.